Hej, ho, jak się masz dzisiaj? Ja cudownie, jak widać. Uśmiech, który mam na zewnątrz, jest najpierw w środku, nigdy odwrotnie. Jeżeli mam zły humor, to Ci o tym powiem, ale na razie się nie zapowiada, bo strasznie się cieszę z tego wyzwania. Dzięki, że jesteś, dzięki, że tańczysz. Dzisiaj w nagrodę mam dla Ciebie ciasteczko. Ale, halo, halo. Ciastka za chwilę. Najpierw tańczymy. Co my dzisiaj tutaj mamy? Utwory, które przygotowałam, są na YouTubie. Możesz je w dowolnym momencie włączyć. Niekoniecznie musisz tańczyć ze mną, z tym filmikiem. Ważne, żeby te 3 minuty tańca codziennie były. Wtedy nawet zjedzenie ciasteczek się zbilansuje, bo nie chodzi o to, żeby sobie czegoś odmawiać, tylko chodzi o to, żeby sobie dawać to, czego potrzebujemy, to czego nam w życiu brakuje, tak? Żeby to sobie dawać. Jeżeli mam ochotę na ciastka, to je sobie po prostu robię. Podam Ci przepis na koniec. Szukam ciągle tego utworu. Daj mi jeszcze chwilkę. Słyszysz to? Słyszysz to? Dzisiaj będzie coś super, ekstra, hiper. Pamiętaj, zawsze zaczynaj od poczucia ziemi pod sobą i nieba nad sobą. Kiedy to czujesz, energia płynie. Góra, dół, góra, dół. Oddychaj. Dzisiaj ten taniec jest tak energetyczny, że nie robimy rozgrzewki. Tańczymy od razu na maksa. Nie oszukuj! Tańcz, tańcz, tańcz! Tak jak czujesz! Może chcesz tańczyć w ten sposób? Tak też jest super! To jest Twój taniec! W tym tańcu jesteś sobą. Tańcz tak jak potrafisz. Tańcz tak jak czujesz. Nikt nie zatańczy tak jak Ty. Ach, na koniec przepis na ciasteczka, bardzo szybki. O, ja się już tutaj porozbierałam cała. A ten strój, w którym teraz jestem, to jest strój ze zlotu. Miałam wtedy prezentację na zlocie kreatywnych biznesów latającej szkoły Agaty Dudkowskiej i przerobiłam tą bluzkę z sukienki, którą też Ci kiedyś tam pokażę. To była taka sukienka ciążowa i też z tego samego wykroju. który Ci wczoraj pokazywałam. I co jeszcze? Aha, obiecałam przepis na ciasteczka. Bardzo szybki, błyskawiczny. 4 składniki, 4 jaja, 3 szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i jedno masło. Jedno masło. Wałkujemy, ugniatamy i wchodzą takie cudne, małe, pyszne ciasteczka posypane cukrem. A co tam? Aha, bo zapomniałam, że cukier. No, tam trochę cukru możesz dosypać, żeby nie odmawiać sobie tej słodyczy, bo słodkość to jest też część naszego życia. Każdy smak jest potrzebny. Ważne, żeby to, co jemy, przyjmować świadomie, delektować się tym, rozkoszować, czuć, jak to się zamienia w nas, zamienia na energię, tak? Jeżeli jesz z miłością, to działasz też z miłością. Z tym przesłaniem Cię dzisiaj zostawiam i czekam na Ciebie jutro. Otwórz maila i otwórz filmik. Ja będę na Ciebie tam czekać. Do zobaczenia. Cudownego dnia. Pa!